Witam dzisiaj taki temat, obrywanie liści bazylii, aby ładnie się rozrastała, aby ładnie się zagęściła. No i na początek troszkę o tych największych liściach. Najczęściej właśnie obrywamy te duże liście. Może błąd to duże słowo, ale raczej nie powinniśmy ich obrywać w nadmiernej ilości, ponieważ właśnie przez swoją dużą powierzchnię zapewniają roślinie bardzo dobre odżywienie, zapewniają procesy fotosyntezy i powinniśmy się właśnie skupić tutaj na tych liściach wierzchołkowych, tych mniejszych. No i właśnie to można połączyć z takim przycinaniem bazylii, aby ona nam się tutaj krzewiła. Jak wiadomo, przy bazylii powinniśmy usuwać kwiatostany. Tu akurat jeszcze się nie pojawiły, ale za chwilę pójdziemy do bazylii, która rośnie w gruncie i tam te kwiatostany już są. Ale na początek tutaj chciałem zacząć od takiej bazylii doniczkowej, no bo też nie każdy ma ogródek. No a bazylię można sobie uprawiać z powodzeniem w doniczkach na parapecie. No i praktycznie przez cały rok, także zimą. No i co do właśnie tego cięcia, to będziemy tutaj usuwać właśnie te wierzchołki. No i właśnie, tutaj z głównej łodygi, między tutaj łodygą a tymi dużymi liśćmi wyrastają właśnie młode liście. Praktycznie na każdym, w każdym tutaj kąciku, tu są następne i interesują nas te liście na samej górze. Tutaj widać dwa małe liście i tutaj również dwa małe liście. I teraz tak, musimy tutaj usunąć właśnie ten wierzchołek. Kiedy usuniemy ten wierzchołek, to roślina w tym miejscu zacznie się zagęszczać i będzie nam rosła w górę i na boki. Właśnie z tych tutaj dwóch małych liści ona wypuści tutaj dwa boczne pędy. Czyli już tu będziemy mieli zamiast jednego głównego pędu, będziemy mieli tutaj na tej wysokości dwa następne. Oczywiście moglibyśmy sobie przyciąć tutaj, tylko że ta roślina jak na razie jest jeszcze mała, więc tutaj możemy na tym etapie, na tej wysokości ją już zaczynać zagęszczać. No i co? I nożyczki, bo na pewno odradzałbym sekator, bo to jednak trzeba czymś mniejszym. I przycinamy ten wierzchołek. Tu już praktycznie można powiedzieć, że zaczyna się pojawiać kwiatostan, więc to jest do usunięcia. To jest do zjedzenia, jako przyprawa do potraw i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. A tutaj zostawiliśmy z jednej strony i z drugiej strony liście, z których roślina wypuści dwa nowe pędy, rozrośnie nam się na boki i do góry. No i tutaj z tą rośliną jest tak samo. Tutaj pojawiają się dwa młode pędy, młode listki w tym miejscu. Też należy to usunąć. Nożyczki delikatnie, żeby nie poniszczyć tych obok. O. Usunięte. I następne. Mamy następne dwa pędy. Zamiast jednego będziemy mieć tutaj dwa pędy. Tak czy inaczej musielibyśmy te kwiatostany usuwać. I warto właśnie to robić z głową. No i co? I może teraz przejdźmy do tych, które rosną w gruncie. A tak wygląda ta bazylia rosnąca w gruncie. Widać, że już kwitnie. I tutaj będzie trzeba ją radykalniej przyciąć. Ma też więcej pędów. I tutaj trzeba będzie to pousuwać do tego etapu tych liści, które wyrastają z kącika. I na tą chwilę tak wygląda po przycięciu. Tutaj zastawione listki, z tego będą nowe pędy, z tego będzie się bazylia zagęszczać. Tutaj te pędy kwiatostanowe usuwałem w całości tutaj. No tutaj, a jak widać na dole, nic by z tego nie było, bo też już kwitnie, więc lepiej to usunąć, cały taki pęd kwitnący. Dobra, i teraz czekamy teraz na efekt. I po około 2 tygodniach tak prezentuje się ta w doniczce bazylia. Jak widać, nowe pędy. Tak, tutaj podobnie, to wszystko ładnie tutaj odrosło z tego przycięcia, z miejsca przycięcia, gdzie były te 2 młode pędy. No i teraz cięcie należy kontynuować, czyli następne. Tutaj mamy następne młode pędy, 2 z kącików tutaj wyrastają, czyli to w tym miejscu należy odciąć. Następne młode pędy, tu jest ten jest troszkę większy, ten mniejszy, nic nie szkodzi. I tutaj podobnie. I tutaj następne będą 2 młode pędy z tego miejsca cięcia. Czyli tu już będziemy mieli w ten sposób podwojoną roślinę. Tu było miejsce cięcia. W tym miejscu było cięcie. I tu są na 2 następne pędy. I tak kontynuujemy to cięcie. Tutaj również. I tak będzie się roślina nam u góry ładnie zagęszczała. Przejdźmy teraz, zobaczmy, jak wyglądają te w gruncie. Tu na tych w gruncie pojawia się oczywiście mnóstwo kwiatostanów, to trzeba będzie wszystko usuwać. Ale tak jak mówiłem, trzeba to robić z głową, żeby nam się tutaj roślina po prostu zagęszczała. Także polecam takie przycinanie. Roślina będzie się zagęszczać ładnie na boki. Nie będzie łodyga, nie będzie szybko tak drewniała. A my będziemy mieli bardzo dużo młodych przyrostów, młodych liści. Zawsze można te liście na bieżąco wykorzystywać. No i polecam przycinać co tydzień, co 2, zależy oczywiście, jak to będzie szybko rosło. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.